Marta Dręczek. Powiem wam, co te sni się przytrasiło w zeszłą niedzielę. Przyszłam z matką z rany z kościoła i się pomału rozewłodzę. Łodziec jeszcze się przywłodził po porządku, bo zawsze chodził na sumę. Wrzuciłam ksynę pod kuchnią, bom uświergły z matką po drodze. I tak siedzę i się gzeję. Nie zdążyłam się łokzać, a tu słyszę psie z ceko. Za sile scęknęna, siedzi z opotka i słychać, jak ktoś mu trępuje boty. Po obtrępywaniu poznałam, że musi jak być więcej jak jeden. Dłużej nie czekałam, bryknęłam z ławy i do łakieza. Zawsze nie godali, że tylo takie dziewcoki mają uwozanie, co są wstydliwe. Stoję za drzwiami w łakiezu i słyszę, jak ktoś włazi do izby i młodzi pochwalony. Najpierw grubszy głos, później cięższy i cichszy. Łodziec na kozu je wsiadać, a matka zaczyna brząkać garnuskami. Za chwilę ten starszy pytał ojca o jego siłuzicę. Myślę sobie, to pewnie jakieś handlarze. Łodziec no to zemo, ale w byle ręce to nie do, bo szkoda. Usiadłam na śrubanku i dumą. Co ten łodziec klepsie? To ćło nas w chlezie są trzy stare klępy i jeden wysiek. Na to tamten może tak. Lepszych i gospodarniejszych ręców to daleko szukać. Ale nie wiadomo jeszcze, czy łona i łoska tego worta. Łodziec roześmiał się i wołał. Jadzia, jadzia, a wyleś no ksynę z tego łakieza. Jakem to usłyszała, to aż nogi pode mną zadrzały. Ale idę. Wyszłam, głowę spuściłam i stoję. A łosiądź kele nas przy stole. Nie wstydo się. Zapraszają. Myślałam, że wyszła mnie tej łuzicy szukać. Ale jak nakazują siadać, to usiadłam. Siedzę tak i spoglądam spod ołba na tych gościów. Jeden był starszy, a drugi ksyna młodszy. Ten starszy cały czas godą i ręką klepał się po kolanie. Ten młodszy nic nie mówił, tyle się patrzył na mnie. Nie powiem, chłopak sykowny, w ludziach się pomieści. Łuce sany, na pysku czerwony, w zielonej koszuli zapiętej pod szyję, z czerwonym faworkiem. Coś mi się zidzi gospodarzu, że długo się nie będziem godzić. Może ten czas. Łodziec spojrzał na mnie i pytał. A to gdzie? Jak się zdaje Jadziuka? Ja nie wiem, tatulu. Może nie mnie się waszym inwentarzem rozporządzać. Jakem to pozie działa, a łoni w śnieg. Zawstydałam się jak nolezy i wyskoczyłam na pogrodki. Wysłam do chlewa, patrzę, a co jest zawsze? Stoją trzy stare klępy i bysek. I do dziś nie wiem, z czego oni się tak śnieli. A może wy, dziska, z czego oni się tak śnieli?